Dobra, no jestem już koło górki, no to wychodzi. Dobra, to będę uciekał czymś. Trzymaj się. No cześć. No, ta górka mała nie jest. Co za mędy, no. Tak się wypuścili od miasta. Kuźwa, obstawili cały teren. Dobra, ja też będę leciał do was. Udało mi się znaleźć snajperkę i jeszcze jedną broń dosyć silną. Przydałaby się siekiera, chyba jakieś te medykamenty. Ale nie mam jaj, żeby tam iść samemu bez siekiery. Chujże, taką ładną halę ominąłem. Jakbyś pobiegł tą... Tylko kuli, ja już nawet nie mam żadnego naboju. Zresztą w tej hali mógłbym coś znaleźć. A za tą halą mógłbyś znaleźć traktor. Pojemność 2400. Ty no, kurde. Kabel znalazł traktor i miał paliwo, miał wszystko. Teraz co z salonu. Jak zapierdalał. Tak, jak dziki. Dobra, wiem na której dokładnie wiem, w którym miejscu stoję nawet na mapie. To już jest sukces. A przystanki autobusowe. Ty mówisz, że tam gdzie jest taka, ten znaczek wieży, znaczy to jest taki lizak, czy cholera wie co to jest, to co to jest? No to jest pewnie to. Wiesz? Kurde, nie mam. Bo ty tam mi kazałeś biec? Po traktor? Jak jest napis Gorka, nie? No. To tam są takie dwa podłużne, znaczy jeden jest taki podłużny budynek, drugi trochę nie podłużny i za nimi jest taki czarny znaczek lizaka. No to za tymi dwoma podłużnymi na północ, jakbyś no. Szedł. To tam się zaczyna nawet las jakiś. Ja mam zaznaczone, że w tym lesie stoi traktor. Jak ty to masz zaznaczone? Bo ja mam inną mapę, taką kabel podesłał. Są różne fanty tutaj zaznaczone i często się sprawdzają. No ja jestem dokładnie pod przystankami autobusowymi na południe, na tej dróżce. Przystanki? Ja ci zaraz powiem, gdzie. Czekaj. Przy kościele są. Aha, nie, no to byś chciał się wrócić. No, akurat przez centrum to niebezpiecznie. Pójdź, ona jeszcze jest kawałek. No jest, jest, jest. Ale no dobrze by było po szopach sobie pobiegać gdzieś. Jak są jakieś duża szopa taka otwarta, to myślę, że spokojnie możesz tam wbiec. Ale jeśli jest dużo miejsca w środku, to wtedy łatwo ich ominąć, ale wszystkie małe pomieszczenia to unikaj. Jeszcze jak się kiedy nie masz, to tym bardziej. No, no, no jestem już poraniony trochę przez jakiegoś cepa.
Powinien sobie... jak mnie atakują, to powinienem przełączyć sobie do razu widok na FPP, bo dużo łatwiej się celuje. No, dla mnie to w ogóle, ja to chodzę cały czas z takim widokiem, bo inaczej to, nie wiem, bardzo mam ograniczony widok. Czekaj, jak my żeśmy znaleźli? No teraz jak cały czas biegam, to też sobie dałem widok z tyłu. Powiem ci. Masta, a weź sprawdź na tej mapie, czy tam koło tego lotniska też powinien być traktor, tam gdzie ja go znalazłem. Właśnie go patrzę. Próbuję go wypatrzeć, ale wiesz, że właśnie nie ma, czyli to się gówno sprawdza. A jak to jest z tą mapą, że teraz jak jesteśmy na tym serwerze, to jest mapa, a na tamtym nie było? No bo tutaj w ekwipunku miałeś mapę na dzień dobry. Aha, okej. Okay. A jak ty podesłałeś Maście jakąś inną mapę? No i tobie też podsyłałem, czopie, i na gadu, i na... A tamto? Aha, że mogę sobie patrzeć no tym, tak? Uh-huh. Na pulpicie. Tak. No, przeglądarce. No. Kuźwa, jakiś... W tupie was mam. Powiem ci... Kabel, że na południe troszkę, tak na południowy zachód jest Wybór, taka miejscowość. Tu są takie dwie porządne niby stacje benzynowe. Można by tam poszukać jakiegoś paliwa. Możemy, tylko najpierw bym chciał poskładać cię do kupy. Nie widzę tutaj żadnego tiaktora, niestety. Gdzie myśmy biegali? Tu biegaliśmy chyba. No. Tu co nas prawie zajebali. Potem żeśmy pobiegli do hangarów. Ja za każdym razem jak biegnę, to biegnę inną drogą. Te krajobrazy wokół niewiele nie mówią. No parę razy mi się biegło, co leciałem, to widziałem ten zamek. Ale teraz lecę jakby trochę inaczej i nawet tego zamku nie widzę. No, tutaj niedaleko tego jest kładzik. Teoretycznie. Kład. O, i jakąś tabliczkę obczaić przy drodze? Kładu jeszcze nie widziałem tutaj, powiem szczerze. Kładu? Kłada? To jest drogowskaz. I on mówi, że do... Te drogowskazy to są na chuja warte czasami. 4 km do... Kurwa, gdzie ja to jestem? O, tu jestem, na tym skrzyżowanku. 4 km do... Gwozdno. No właśnie... To nie Gwozdno jest. I 3 do Nowego Soboru. No, Nowy Sobór, dobrze jest. Fakt, że na mapie mam zangielszczone nazwy albo spłaszczone, a tutaj mam po rosku. Ty kabel biegniesz bezpośrednio, czy gdzieś tam zahaczasz? Nie, lecę po prostu, może ono by, o ten stary sobór zahaczę, żeby wziąć tę krew i zastrzyki dla ciebie, no bo... Dobra, ja już mam kierunek. Albo z Tomkiem się spotkasz. No chyba mam przylecieć do ciebie, żeby zobaczyć, jak umierasz mi na oczy. A mam do Nowego Soboru lecieć? Do starego. Stary? Naw.
Tylko że tam no, ty teraz nawet broni nie masz, więc chyba tylko, że no, tak dobiegają. Może tylko biegać, odciągać, no. Kurwa, ja jestem tak daleko, jeszcze dopiero zamek zobaczyłem jednak. No ja do Starego Soboru też mam parę kilometrów. No, w sumie macie tyle samo. Nie wiem właśnie, gdzie ten zamek jest na tej mapie. Zawsze jak sobie mapę włączę, to mi od razu się schyla i potem mi wolno biega. Jak nie upilnuję. Wydaje, że to tu, chociaż byście byli tu. Jak ja biegnę, to zamek mam po prawej stronie. A, no to wiem już. To wiem już. Gdzie, to wiem, gdzie jesteś. Gdzie jesteś? Ty biegniesz drogą? Nie, ja przez las lecę. Jak mijam zamek. Teraz w takiej dolinie mam wioskę. No, jeden domek dosłownie praktycznie. Nie, więcej. A, no nie, to jest jakieś. Pod Pawłowo czy jakoś tak może.